o hymnie. To miał być dzień jak co dzień. Zwyczajny poranek, zwyczajny dzień. Wszyscy mieli jakieś plany. 1 września, początek szkoły, początek nowego roku szkolnego. Początek czegoś, początek. Stało się jednak inaczej. Ten 1 września zmienił historię świata, zmienił historię Europy w sposób nieodwracalny. Mili Państwo, witam serdecznie na obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana. Witam wszystkich Państwa w Cieszynie. Są wśród nas przedstawiciele parlamentu, pan poseł Stanisław Pięta. Witam serdecznie. Pan poseł Mirosław Suchoń i pan poseł Jerzy Jachnik. Są przedstawiciele władz wojewódzkich, przedstawiciele władz samorządowych na czele z panią wicestarostą i panem burmistrzem miasta Cieszyna Ryszardem Macurą. Są radni powiatowi i miejscy. Witam także księży kapelanów. Witam również wszystkie poczty sztandarowe, przedstawicieli polskiej społeczności na Zaolziu, Polskiego Związku Kulturalno-Światowego, Kongresu Polaków. Witam przedstawicieli służb mundurowych, policji, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, pracowników Służby Więziennej, kombatantów. Witam wreszcie harcerzy, orkiestrę dętą Cieszynianka, nauczycieli, młodzież szkolną oraz wszystkich Państwa, wszystkich przybyłych mieszkańców miasta i powiatu. Bardzo proszę o okolicznościowe przemówienie. Szanowni kombatanci, Szanowni Państwo, droga młodzieży. W zadumie pochylamy się dziś nad wielkim dramatem, który 79 lat temu dotknął naszą ojczyznę, a przede wszystkim naszych rodaków. 1 września 1939 roku zamiast szkolnych dzwonków słychać było strzały i wybuchy bomb. Polacy, nie zważając na przewagę liczebną i militarną hitlerowców, odważnie stanęli do boju. Nie skryli się strachliwie przed najazdem wojsk niemieckich. Nie bali się oddać życie w nierównej walce za wolność. Jakże wielki to był heroizm. Wtedy zostaliśmy sami, bez sojuszników. Mimo tej tylko pozornej słabości pokazaliśmy Europie i światu, czym jest prawdziwa waleczność i odwaga. I choć słabe militarnie państwo nie mogło poradzić sobie z ofensywą agresorów, duch walki nie opuścił narodu polskiego w zapisanych obficie krwią latach wojny i okupacji, krwią tych, co zginęli na frontach podczas powstania warszawskiego, walcząc w polskim podziemiu, zamordowanych w obozach zagłady. O nich wszystkich chcemy dziś szczególnie pamiętać. Hołd oddajemy też oficerom, którzy zginęli w sowieckich obozach. Na naszej cieszyńskiej ziemi pamiętamy m.in. o straconych pod walką, a także o wszystkich żołnierzach, którzy dzielnie, broniąc tej ziemi, złożyli jej w ofierze swoje życie. Okrucieństwo nazizmu dotknęło straszliwie ludność cywilną tylko dlatego, że płynęła w niej inna niż niemiecka krew. Ogromu tragedii milionów ludzi nie sposób wyrazić słowami. Nie spotykamy się jednak tutaj dziś, aby rozliczać czy zdrapywać rany. Jesteśmy tu po to, aby po raz kolejny, setny, tysięczny zawołać nigdy więcej wojny. Mamy moralny obowiązek nie tylko pochylać się nad krzywdą tych, co zginęli, ale przede wszystkim przestrzegać, żeby już nigdy nie powtórzył się tamten scenariusz. Pokój i wolność nie są nam dane na stałe. Trzeba o nie nieustannie dbać, kierując się szacunkiem do drugiego człowieka, dobrem i wartościami chrześcijańskimi, które nigdy nie przeminą. Bądźmy odważni nie tylko słowem, ale i czynem. Poświęcenie dla narodu, ojczyzny, niech będzie wyrazem naszej dojrzałości i odpowiedzialności. Nasi przodkowie byli wielokrotnie boleśnie doświadczani, walcząc o wolność. Patrzmy zatem na przeszłość nie tylko jak na źródło wiedzy, ale przede wszystkim jak na księgę przestrzeń i kierunkowskaz działań. Szanowni mieszkańcy ziemi cieszyńskiej, młodzi przyjaciele, choć mija już 79 lat od wybuchu bomb na Westerplatte, ciągle musimy wyciągać wnioski z tego, co nas w przeszłości spotkało. Musimy przede wszystkim wiedzieć, że świat liczy się z partnerem mądrym i silnym. Naszą siłą powinno być coraz lepsze wykształcenie młodzieży, coraz mocniejsza ekonomicznie ojczyzna. Oddając dziś hołd ofiarom II wojny światowej, pamiętajmy, że za ten przywilej, za to, że dziś mieszkamy w wolnym kraju, tak wielu, dziesiątki lat temu, poświęciło swoje plany, marzenia, zdrowie czy życie. Uczmy się prawdziwej odwagi i honoru od bohaterów tamtych dni. Bądźmy orędownikami pokoju.
Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Cieszyna i powiatu cieszyńskiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do apelu w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Wołam żołnierzy z nad Warty i Bzury, z Westerplatte i Helu, spod Muławy i zborów tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, Ułanów spod Krojant i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Stańcie do apelu! Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarni, Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu! Wzywam policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony, trwali w walce, godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu. Do was wołam, bracia lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku w bojach, w powietrzu oraz na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy oraz bandery. Stańcie do apelu. Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Do was wołam, rodacy i żołnierze polscy, którzy w 1939 roku stanęliście do walki w obronie Rzeczypospolitej. Marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, dziś realizujemy my, wasi dumni spadkobiercy, kolejne pokolenia Polaków czerpią z waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania ojczyźnie. Chwała bohaterom!